Adamek Solis, jeśli do tej walki dojdzie, chyba już raczej pewne. Leifa Larsena znam, z którym miał boksować Solis. Myślę, że dobrze stało, że boksuje, bo Leif Larsen nie jest jakimś zawodnikiem, który, no chyba, że traktowaliśmy to jak na przetarcie dla Solisa. To będzie ciekawa walka. Ciekawa walka ze względu na odmienny styl obydwu zawodników, odmienny sposób obron. Tomek no, jest zawodnikiem bardziej takim preferującym pracę nóg, wytracanie dystansu, zaskakiwanie. Pokazał w ostatniej walce naprawdę bardzo agresywny sposób, podjął ryzyko wtedy, kiedy trzeba było je podjąć. To była doskonała kombinacja ciosów. Natomiast jeśli Solis solidnie się do tej walki przygotuje, to będzie na pewno bardzo dobry techniczny pojedynek i bardzo zacięty. Zależy, czy, bo Areola wymusił mimo trochę słabszej dyspozycji niż w poprzednich walkach, bo przecież słyszeliśmy o jego okolicznościach nie najlepszych przygotowaniach, na który temat wypowiadał się jego trener. Myślę, że z Areola wymusił, Areola jest generalnie zawodnikiem agresywnym, bardzo mocno idącym do przodu, niezależnie od ceny, jaką płaci za tą agresję i za ten agresywny sposób boksowania. I wymusił na Tomku to, co Tomek miał praktycznie kiedyś bardzo dobre, prawda? A więc defensywę, poruszanie się na strony, kontrowanie. Także to był jakby no, młyn na woda na młyn Tomka Adamka, prawda? To tutaj widać było, że Tomek dobrze się czuł, aczkolwiek energetycznie musiał tą walkę mocniej opłacić, dlatego że no, Areola jest, jak powiedziałem, nie ma przerw w tym takim konsekwentnym ataku. Natomiast walka była bardzo krótko, przecież pamiętamy po Jamesonie Estradzie, więc też i perypetie z moim zdrowiem, wtedy ja nie pojechałem, więc tutaj to wszystko okoliczności trzeba było brać pod uwagę. Natomiast Solis jest innym zawodnikiem niż Areola. Potrafi zaboksować w półdystansie, potrafi schować się pod rękę, potrafi trafić mocno. To jest inny styl. Myślę, że Solis będzie bardziej cierpliwie przygotowywał swoje skuteczne ataki. I stąd ta walka może mieć więcej emocji niż z Areolą. To trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, to zależy wszystko, gdzie się będzie przygotowywał. Jeśli się będzie przygotowywał w Puerto Rico, gdzie oglądałem na widowni ostatnio piękne kobiety podczas ostatniej transmisji, to będzie miał na pewno problemy. Jeśli go gdzieś zamkną w okolicach, no, gdzie najbliższy niedźwiedź jest 3 km od centrum, to myślę, że będzie przygotowany.